Moim Państwa poranym gościem jest dzisiaj pan Andrzej Jakiel, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, wynajem mieszkania droższy niż spłacanie kredyt mieszkania własnego. Czy do takiej rzeczywistości powinniśmy się przyzwyczaić? Czy musimy się przyzwyczaić? Znaczy w ogóle to powinniśmy się przyzwyczaić do najmu, a nie do spłacania kredytów. I tak jak jest w Europie, że dominuje głównie najem, tak powinno być z czasem i u nas. Była taka pewna nadzieja, jak ten nieszczęsny, niewydarzony pomysł Mieszkanie Plus się ogłaszał, prawda, parę lat temu, że to będzie pewna droga do unormowania najmu, do propagowania najmu i wcale niekoniecznie powinien każdy Polak dążyć do własności. Bo własność wiąże, bo własność uzależnia człowieka, no i kosztuje i jest niepewna, jeżeli chodzi o przyszłość. Natomiast najem jest najwygodniejszą formą życia. Ponadto dużo więcej pieniążków nam zostaje na takie realizacje swoich marzeń, swoich jakichś zainteresowań, prawda? Także jest to korzystniejsza forma i nie powinniśmy się tak kurczowo trzymać tego mieć na własność. No właśnie, tylko jak sobie radzić w tej dzisiejszej rzeczywistości, kiedy wchodzimy na stronę z ogłoszeniami i licząc, jaka byłaby wysokość raty kredytu, to okazuje się, że spłacanie swojego mieszkania byłoby tańsze niż płacenie komuś za wynajem. No bo tutaj też znowu jest potrzebny pewien interwencjonizm państwowy w tym zakresie. Wsparcie tego budownictwa pod najem, budownictwa komunalnego, no miało się to wydarzyć, no ale wybudowano ledwo co, prawda? Jakąś tam nieistotną ilość. I wtedy te najmy, czynsze najmu się bardziej zrównoważą. No bo jeżeli jest pewien deficyt mieszkań w dalszym ciągu jednak w Polsce, no to rynek wtedy działa, prawda? Może należy nawet jeszcze dalej pójść, żeby w jakiś sposób unormować albo niech państwo dopłaca jakąś różnicę dla właścicieli, byleby tylko rzeczywiście te czynsze były bardziej strawne i one nie powinny, wszystkie opłaty nie powinny więcej niż 40% zabierać, a u nas jest ten stosunek bardzo niekorzystny, bo często to jest 60% dochodów rodziny, a czasami i więcej. Mówię także z mediami. Realizowany w tym roku program Bezpieczny Kredyt namieszał na tym rynku nieruchomości. Wiemy, że program będzie wygaszany z uwagi też na to, że wyczerpano już pole pieniędzy. No ale właśnie, jakie są teraz przewidywania, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo na rynku? Czy jest szansa na to, że nieruchomości potanieją? No bo jednak ceny w ubiegłym roku były mocno wyminowane. To były wyminowane głównie przez ten program nieszczęsny, gdyż kto na tym programie głównie skorzystał? Wydaje mi się, że to nie Kowalscy skorzystali, choć to nazwisko może nie jest słusz, Malinowscy, prawda? Ale banki i deweloperzy. No i deweloperzy już przy samej zapowiedzi tego programu już podnosili ceny. No, no żeby u nas w Opolu były po 12-14 tysięcy mieszkania na rynku pierwotnym, no to przecież to już jest jakiś absolutny absurd, tym bardziej, że jak były uzasadnione podwyżki związane z drożeniem materiałów budowlanych i to lawinowym, prawda? No ale to stanęło na poziomie mniej więcej 8-9 tysięcy za metr kwadratowy. Natomiast kiedy ogłoszono program, to nagle ceny podskoczyły o kilka tysięcy wyżej, co jest już i nieprzyzwoite i no i hamujące rynek, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że wielu deweloperów zrezygnowało z inwestycji poprzez tą sytuację, która była na rynku niepewna, nie wiadomo co się będzie w ogóle działo w kraju i w Europie, więc skoro rzeczywiście tych mieszkań zaczęto budować mniej, no to można powiedzieć prawidła rynku decydują, więc
ci, którzy są odważni i dalej budują, podnoszą ceny, bo mieszkań jest mniej. No tylko z tym, że no to przecież uderza w końcu w te rodziny, które no około 60 tysięcy rodzin nabyło lub nabędzie w ramach tego programu ostatniego mieszkania. No to te 60 tysięcy rodzin no cierpią, jakby nie było, o jakieś 20-30% płacą więcej niż by zapłacili bez tego programu. Ale właśnie jakie są przewidywania w takim razie na ten rok? Czy jest szansa na spadek cen? Na razie raczej chyba nie. Chyba, że obudzą się deweloperzy, ci, którzy sobie dali na wstrzymanie, ba nawet niektórzy zaczęli wyprzedawać grunty, które nabyli wcześniej i zaczną oni budować, więc wtedy ten rynek bardziej się zrównoważy, bo będzie większa podaż. A to tym samym zacznie regulować ceny na rynku. Zmieniając jakby nieco optykę, jestem właścicielem domu i mieszkania, czy to jest dobry moment na to, żeby sprzedawać nieruchomości, wykonywać jakieś transakcje, żeby na przykład zmniejsze mieszkanie zmienić na większe, czy warto było się jeszcze wstrzymać? Przy tak wywindowanych cenach raczej tak. Teraz jest chyba dobry moment, natomiast jeśli podaż mieszkań nowych się podniesie poprzez rozpoczęcie nowych inwestycji i ceny zaczną się równoważyć, no to wtedy będzie już troszeczkę gorsza sytuacja niż jest w tej chwili. A więc jeżeli ktoś musi sprzedać albo doskwiera mu nadmiar mieszkań, to powinien teraz sprzedawać, kiedy jest no rzeczywiście wyjątkowa okazja do tego cenowa. Te 12-14 tysięcy, o których Pan wspomniał, wydaje nam się czymś no naprawdę bardzo wysokim. Przeglądałam się wczoraj, właśnie analizowałam oferty różnych mieszkań i domów. No i rzeczywiście to uderza dość mocno, ale w przestrzeni ostatnich kilku lat, jak Pan obserwuje te zmiany na rynku, czy mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją? Takiego dynamicznego wzrostu nie. Nie było przez ostatnie lata. Był kroczący taki, tym bardziej na naszym opolskim rynku, te ceny były bardzo zrównoważone. Kiedy tam szalały gdzieś w Polsce, w dużych miastach, no to u nas stopniowo było tam 5 z czymś, później 6, 6, 7, 8, no i tak mniej więcej do 9 doszły te ceny w ciągu kilku lat, a więc spokojnie to się odbywało. Dużo bardziej skokowe wzrosty były w dużych miastach Polski, szczególnie tych popularnych, Warszawa, Poznań, Kraków. No właśnie, a jak rynek opolski wypada w stosunku do właśnie innych miast, innych większych, Warszawa, właśnie Wrocław, Poznań, o których Pan wspomniał? Znaczy, jest troszeczkę niższy, natomiast Wrocław już w niektórych przypadkach, bo jednak Wrocław jest bardzo rozległy, no ale jednak są to granice administracyjne miasta, już nawet przeskoczył Wrocław rynek opolski, a nigdy tego na przestrzeni, jak monitoruję to od 30 paru lat, nigdy czegoś podobnego nie było. Wspomnieliśmy na początku w ogóle właśnie o tendencji do najmu czy też brania kredytów, tak? Wydaje mi się, że gdzieś problematyczne to jest zwłaszcza dla młodych osób, chodzi mi konkretnie o studentów, którzy z jednej strony zdolności kredytowej jeszcze właściwie żadnej nie mają, z drugiej strony no nierzadko jest to bardzo duży wysiłek finansowy, jeżeli chodzi o wynajem mieszkania, bo dziś nawet wynajem kawalerki. Myślę, że trzeba się liczyć z kwotą powyżej 2000 zł, jeżeli chodzi o odstępne i opłatę. No tak, tylko że ci młodzi ludzie, studenci, no jednak bardzo często, najczęściej są sponsorowani także przez swoje rodziny, przez swoich rodziców czy innych opiekunów, prawda? Natomiast bardziej trudnej sytuacji są młode małżeństwa, a jeszcze nie daj Boże, z dziećmi. No ci są już w trudnej sytuacji. No bo jak tu się dorobić, kiedy kredyt, jeżeli się uda go w ogóle dostać, zabierze znaczną część przychodów takiej rodziny. Rozumiem, że pozostaje nam w takim razie teraz obserwować działania rządu i ewentualnych kolejnych programów powstających, no i trzymać kciuki za to, że ta sytuacja w końcu się ustabilizuje. No, trzeba mieć taką przynajmniej nadzieję. Pytanie, ile będzie trzeba na to czekać, jak Pan przewiduje?
Klasa polityczna w dalszym ciągu chyba nie do końca rozumie ten problem. Jak się siedzi na wiejskiej, prawda, ma się dobre apanaże i przywileje, no to wtedy jakoś ta optyka chyba trochę inaczej działa i mniej rozumie się problemy zwykłych, normalnych ludzi. I to chyba niezależnie od strony politycznej, prawda, po której stronie ktoś tam siedzi. Dlatego dokąd niewymuszone zostanie na klasie politycznej właśnie to wsparcie budownictwa komunalnego i pod najem, ale najem regulowany, najem, który będzie możliwy do osiągnięcia normalnego, już mówiliśmy, nie to nazwisko, tylko Malinowskiego i tyle. I wtedy to uporządkuje ten rynek i zaspokoi przede wszystkim te potrzeby, które jednak są w dalszym ciągu duże. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A moim Państwa gościem był pan Andrzej Jakiel, prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.